No. Pojawili się i przystąpili do rozmów, także z sędziami. A drugi problem polegał na tym, że sprzeciw sędziów się sprowadzał także do tego, że trochę mamy do czynienia z sytuacją, mówiła pani o tym, że samo środowisko sędziowskie powinno się zastanowić nad funkcjonowaniem. A czy ty też tak reagujesz? Ja to rozumiem, tylko że PiS proponuje takie rozwiązanie, że kwestionuje niezawisłość sędziów i tak naprawdę chce powoływania jakichś instytucji ludowych, znaczy głównie nadzorowanych przez PiS, które będą weryfikować te wyroki. Czy to nie jest tak, że jednak jest naturalne, że sędziowie ogłaszają protest? Bo nie widzę, żeby klub PiS 15 dostrzegał to zagrożenie. My te zagrożenia zastrzegaliśmy, zarówno tej strategii zmian, którą przedstawialiśmy. No ale też używasz takich słów brzydkich. Czasem w pokoju, jakby tutaj usprawnić to funkcjonowanie. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o prokuraturę... No używasz, używasz. Prawo Sprawiedliwości w stronę prokuratury i w stronę... W grupie... tutaj nie wyrażamy zgody. Kilka osób to się używa, no, tak? Mówię, no nie popieramy tego typu rozwiązań, zarówno ta ustawa o prokuraturze, te zmiany w prokuraturze, jakie nastąpiły w tej kadencji, jak i późniejsze... Ogólnie nie, ale czasem tak.